Nie, kurde, nie umiem muzyki robić z dzisiejszego zachodu. Więc po prostu może zacznijmy kolejny odcinek po dłuższej przerwie z Red Dead Online na 100%. Jest taki jeden content, który kompletnie olałem. Słusznie, ale akurat jest błąd w gierce. Informowałem was o tym na kanale. Ten błąd, kiedy już ten materiał oglądacie, już niestety został. Znaczy, Rockstar udawał, że to było specjalnie, ale chodzi o to, że zamiast premiera razy 2, dalej premiera razy 4. I właśnie z tej premiery razy 4 chcę skorzystać. A jest to premia na coś takiego, co nazywa się. Czekajcie, ja to spróbuję znaleźć, to nie jest takie proste. Szczególnie, że Red Dead odpalam chyba pierwszy raz od 2 miesięcy przynajmniej. W sensie te 2 miesiące temu odpaliłem gierkę na 5 minut pewnie. No bo naprawdę. Tragedia w tym Red Deadzie jest, nie? Ale to jest piękne, że wciąż są ludzie na tej ziemi, którzy uważają, że jest okej. Ale dobra, ja chcę zagrać sobie te całe napady, które Rockstar dał 300 dni temu ponad. I zobaczę, jak ta premiera za 4 one płacą. Bo bez premii, ja grałem to pierwszy raz, bo ten napad teraz będę powtarzał sobie. Już grałem kiedyś, ale wtedy dostałem, nie wiem, ze 100 dolarów chyba? Za wydanie 25 kapitale. Zobaczymy teraz, ile dostanę. No tak na logikę ze 400, nie? Ale jak mówię, grałem to no prawie rok temu, więc coś się mogło zmienić, ale też mogę źle pamiętać. Więc zobaczymy. Pierwszy napad grałem, ale drugiego i trzeciego już nie. Więc wiecie, na początek w tym odcinku lekkie odświeżenie tego, co już było kiedyś. Nawet to wrzuciłem kiedyś na YouTube'a. A w kolejnych odcinkach zagramy sobie już te nowe napady. Znaczy nowe dla mnie przynajmniej, nie? Naprawdę. Te DLC to jest największa porażka. Ludzie uważają, że przyrodnik jest słabym DLC. Ja uważam, że przyrodnik jest jednym z najlepszych DLC, jakie wyszło. I mogę tego bronić. Rola jest słaba, ale są rzeczy, które te DLC zrobiło dobrze. To jest w sumie temat na dyskusję. Możemy pogadać sobie o tym, co w Red Deadzie było dobre, co było złe, czemu gra jest gównem aktualnie. Tego typu sprawy. Takie wiecie, wideo felieton. To brzmi strasznie tak profesjonalnie. Patrząc na to, że ja seplenie, to nie mogę profesjonalnie mówić. Nie robić felietonów poważnych. No ale jakoś tam swoje opinie mogę wyrazić. Nie mogę to nazwać felietonem nawet. Mimo, że komuś może się to nie podobać. Boże, jakie ta mapa jest duża. Ile jeszcze ja będę patatajał? W ogóle miałem zamiar robić cięcie, a wychodzi o to, że nie będzie cięcia. Albo będzie, żeby było bardziej profesjonalnie. Cięcie teraz. Jezu, tu jest ciemno. Ray tracing. Słońce, ray tracing. Dobra. Joe. Misja Heroic Force chce. I teraz sobie wybieram napadzik. Mam chyba trzy. Tak. 15 kapitali, ale czemu nie mogę dać większego poziomu trudności? Nie, zdobyć więcej kapitału? Nie, mam kapitał. Tego nie mogę grać. Ale mam kapitali. Nie chcę wiedzieć. A, mam 23. Czemu 23 kapitali? Powinien mieć więcej. Dobra. Zagramy sobie misję. Dobra, zagrałem misję za 20 kapitali, a nie za 25. Bo w sumie na początku grałem na poziomie normalnym, dałem radę. Na wysokim spróbujemy. No. Ten ostatni sobie zostawię na kiedy indziej może. Dobra, biorę to. W ogóle to jest głupota, że tylko. A nie, no w sumie. Jakoś musieli to limitować, bo te misje niby więcej płacą. No ale ten pomysł z tym kapitali, mimo że da się to łatwo farmić, to głupi pomysł moim zdaniem, skromnym osobistym. Udać się na stację w Saint-Denis. A, kurde, wait! Bo to chyba była jakaś opcja stealth chyba, tej misji. Bo ja pamiętam, że goniłem go przez 15 minut, ten pociąg. Za pierwszym razem. Dobra, życie gracza 1. Dobra, to może to nikt od razu sobie wyekwipuje tutaj jakieś. Dobra, silne lekarstwo. A tutaj co? Tutaj silny tonik.
Niech będzie. Wszystko. A jeszcze mięcho jakieś potężne. Tutaj musi być. Mięcho. Z też bonusem. Jakiś. Fajnie, że ta opcja jest tutaj. Oregano raczej nie. Zmiętą płoną niech będzie. Chyba zjadłem już od razu. Ta. Dobra, specjalnie, bo chciałem razy 4. Bonus. O, tu jest blokada. I co jest? Jeszcze poczekaj chwilę. Nie, nie, nie. Nie czekam. Te stożki widzenia są dziwne, bo one nie pokazują prawdy. Dostać się do pociągu. Czekajcie, kurde, to jest kłopot. Posterunek może być innym miejscem, aby zaatakować pociąg? Jaki posterunek? Gdzie? No wiecie co? A, tutaj jest posterunek. Gdzie jest posterunek? Mapa. Gdzie jest posterunek? Bo to na mapie wygląda, jakby to była jakaś beczka. Dziwna. Coś tutaj jest? Nie, pusto. Aha. To faktycznie dobre miejsce. A tu coś jest? Jezu, tu nic nie widać kompletnie. A nie wiem, jak się w tej grze steruje nawet. Ostatnio grałem w tego. Ja grałem. Syndicate'a i się z takich rzeczy wychodziło kółkiem, a tu się wychodzi trójkątem? A trójkątem, jak GTA, to ma sens. O Jezus Maria, prawie zabiłem konia, bo chciałem szybciej biec, jak w Syndicate, czyli klikając R2. Jezus Maria, tak to jest. Dobra. Czy ten pociąg jedzie już? Nie wiem. Chyba jedzie. Muszę wykręcić jakoś. O kurde. Teraz do tyłu jak się niby jedzie? Kółkiem? Nie, R1? Nie. A, R1. Ale się zaklinowały konie, a jednak nie. Dobra. Jezus Maria, ta gra jest skomplikowana. A Assassin's Creed Syndicate jest prostszy, ewidentnie. Dobra, hamowańsko też będzie R1, zgaduję. Dobra, czy tu coś w ogóle to da? No zablokowałem to niby. Może ja się wytonikuję od razu? Też jest opcja. Co tu się zatrzyma w ogóle? Po co byłem? Bo jest napis police na boku chyba. Nie. Patriot. Nie. Nie wiem, co jest, jakiś jest napis na P. Za ciemno jest w tej grze. Ale to jest fajne, bo ja lubię gry, w których jest ciemno, ale problem jest taki, że na nagraniu potem jest za ciemno. Jest najgorsze i się zatrzymał faktycznie. I co ja mam z tym faktem teraz zrobić? Kurde, jak się z tego wysiada? Dobra, żyje. Git. Dobra, pistolet? Nie no, ten chyba. Kurwa. Kłopoty Najmana. Nie, 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 jednak nie kłopoty. Jezus, ej, jaką serię wydupił. Dobra, to jest jakiś totalny kozak. Teraz tak, ja muszę się nauczyć sterować od nowa. Na szczęście auto Amy pomaga tutaj. O, nawet nie wiedziałem, że tu jesteś, ale już wiem. Teraz skok. Haha. Jezus Maria, w takiej przerwie. Ja w ogóle na konsoli teraz. No zaraz wam sobie pokażę, co ja robię na konsoli. Na końcu materiału. Ale też powinien robić jakąś serię z tego. Tutaj się... Jakoś krótko, znaczy... Dobra, to jest strasznie skomplikowane, nawet teraz nie wiecie, o czym mówię. Dobra, tutaj się kryje. Oj. Trochę mało HP. Może zjem to? No nie, mi to nie odnowi HP. Trochę lipa. Ale mogę mu walnąć w rękę. Drugą. I w heada, dobra. Nie żyje. Chyba Lancaster byłby lepszy na tą okazję. Mam nadzieję, że w ogóle gra nie jest za głośno. Bo jak jest trochę przyps. Ale jak chcecie, będziecie mieli prawdziwe odczucie od gierki, nie? Można powiedzieć. Oprócz jej skrzynię. Okej. Okay. Ej, w sumie easy jest. Ej, dobra, bo oni się tu zrespili z dupy. Zabierz tonik, raczej nie. Dobra, już zabiorę, żeby mi pozwoliła gra coś więcej robić. To jest ta skrzynia, tak? Róż prawa. Raczej nie. A ta skrzynia! Dobra, to ma sens. Większy trochę. Sakiewka na klejnoty. O, czerwona nawet. Fajnie. To będzie szybkie. Teraz tak, konie jest tutaj obok. Czy jestem w stanie wskoczyć na konia? Konie w grach. Nie.
ale może jestem, ale po prostu zbaniłem, bo nie było szans, żeby mi doskoczyło w ten sposób. Dobra, do punktu dostawy. S. Ej, bardzo prosta misja. No, easy. I teraz pytanie, czy to jest zapłata z góry, czy zapłata za czas? Mam nadzieję, że z góry, w sensie, że zawsze dostaję tyle samo, że taki poziom trudności i tyle. Bo jak na czas, trochę glipa, bo nie lubię czekać. O, dużo golda. Aha, jest tu nie widać, ile dostałem. Na razie nie było informacji. Nie no, z tym goldem jak coś, to żartuję. Tragedia. Co jest, co jest, co jest? Dostałem coś? 121? Tylko i wyłącznie? Ej, tragedia. Ej, dostałem tyle, jakbym normalnie chyba dostał. Bez premii razy 4. Ej, co to ma być? Dobra, ja wiem, gdzie jest tutaj problem. Walnęły chyba gafę, bardzo dużą. Bo akcja jest taka, że to jest premia na te zwykłe misje chyba. Ta. Na to jest premia na te zlecenia, a nie na finały. Kurde. Blue Water. Też mam finał do zrobienia. Bo jest tak, Blue Water jest, kolej i ten cały drzep. Okej. W ten sposób. Dobra, to możemy sobie w kolejnym odcinku zrobić. Zlecenie Blue Water, finał i tego drzeba. Ale jeszcze zanim, to mówimy, że wam coś pokażę i pokażę. Bardzo głośne menu PlayStation, więc to wyciszę. Akcja jest taka, już nawet Origins pobieram, że jak wejdę sobie w trofea, a zobaczcie, moja pierwsza platyna na PlayStation jest w tym, w Red Dead pierwszym, znaczy drugim. Te dwie mnie wkurzają, niedługo zrobię to na 100% sobie. Ale teraz jestem skupiony na tym, żeby zrobić to. Zobaczcie, zrobiłem sobie tutaj trzy asasyny widać, ale teraz zobaczcie, co zrobiłem. Trójeczka, Liberation, czwóreczka, Roach, Unity, Syndicate, Platyna. Jeszcze DLC mi zostało do ogrania. Teraz lecę Origins, potem Odyssey, ale w Valhalla nie będę robił, bo jest za droga Valhalla. A ja kupuję od razu ze wszystkimi DLC. A ze wszystkimi DLC Valhalla kosztuje 500. Na promocji pewnie jest 200, no ale wciąż za dużo. Więc na razie nie. A Origins i Odyssey mam w edycji tej z przepustką. Więc zrobię też na 100% wszystko. Więc dymy, nie? Tym właśnie teraz się zajmuję głównie. I może jakaś seria by się przydała, nie? Ale właśnie nie w jakiej formie miałbym ją robić, żeby to było interesujące, bo nie będę pokazywał wam, jak przechodzę wszystkie te gry po kolei na 100%, bo to byłoby na przykład, nie wiem, 50 godzin, czy tam, nie wiem, ze 60 grania w Asasyna trójeczkę, nie? I zbierania skrzynek i piórek. No nie ma sensu. Więc wiecie, taki może jedna platyna na odcinek, ale jak już to zmontowane ładnie. W ogóle tutaj zobaczcie, ile jest stówek pod rząd, nie? Tutaj to mi nie pasuje. Ale tutaj jest taka przerwa. Dobra, to naprawię potem jakby co. Tak gdy będę jeszcze ogrywał. Więc spokojnie stówę wbiję może. Tutaj w Paydayu zobaczcie, ile tego jest. DLC. Masakra. I wszystko mam. No, dobra, tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema, cześć. Hello.